Właściwie to powiedzieć pan Jacek, który otworzył. Stanowisko w tej kwestii, bo to jest tylko kwestia czasu. Ja mogę tylko powiedzieć tyle.
dla mieszkańców miasta Olsztyna. Tym bardziej, że myślę, że w wcale niedługim czasie cała jednostka wojskowa będzie to wykorzystana jako budowa. Więc zapobiegajmy póki po raz. I miasto powinno, pan prezydent powinien się skupić na tym, żeby ten teren zagospodarować jako park dla mieszkańców miasta Olsztyna. On jest w zasadzie gotowy. Są alejki, a każde drzewo można określić jako pomnik przyrody. Także jeśli będzie wycięte 100 parę drzew, to te 100 parę drzew następnych, co ma zostać, one po prostu umrą. To jest niedopuszczalne. Ja prosiłam radnych, kogo tylko mogłam. Dziwna jakaś jest sytuacja, że żaden radny miasta Lublina nie chce absolutnie odnieść się do tej sprawy. Jeśli radni się nie interesują zdrowiem i życiem mieszkańców Lublina, to jest zastraszające. Ja tego sobie nie wyobrażam. To Rada Miasta powinna się zajmować zdrowiem i zabezpieczeniem przyrody w mieście Lublina. Dziękuję bardzo. Muszę zaprotestować. Panie radny, ale momencie. Ja przyzwolę sobie na momencie udzielić głosu. Uważam, że to ostatnie stwierdzenie jest zbyt daleko idące. Problem, który się narodził, był taki, że Agencja Mienia Wojskowego sprzedała prywatnemu przedsiębiorcy działki, które powinny zostać przekazane miastu, tak jak wojsko przekazało działki uczelni, które są zlokalizowane m.in. w dwa wydziały UMCS-u na tych terenach. Stało się niestety inaczej i to wygenerowało problem, bo teraz są oczekiwania rozumiem z Państwa strony, żeby miasto ten grunt odkupiło i zrobiło tam park. Niekoniecznie odkupiło, może też teren zastępczy. O ile właściciel tego terenu się przychyli, prawda? Ale mamy tutaj taką kolejność działań i zdarzeń, że Agencja Mienia Wojskowego, czyli de facto Skarb Państwa sprzedało działkę, a samorząd ma z tym problem. Więc to jakby ta diagnoza problem. Oddaję głos panu radnemu Wojciechowi Krakowskiemu. To znaczy klub tego, bo pan przewodniczący powiedział, co można powiedzieć w tej sprawie, jeżeli chodzi o merytoryczną stronę. Natomiast nie zgadzam się ze stanowiskiem, że Rada się nie interesuje, bo pierwsze do mnie nie wpłynęło żadne takie pismo od Państwa, ani jeżeli już o swojej osobie mam mówić, to jest jedno. A drugie, Rada Miasta wszystkimi problemami się zajmuje, oczywiście tymi ekologicznymi również. I zajmuje stanowiska, ale proszę zwrócić uwagę, że to jest jeden z problemów. Natomiast jest dużo, dużo więcej. W związku z tym być może, że według Państwa ten czas poświęcony przez Radę Miasta na ten problem jest za mały, to można ten wniosek zgłosić. I pewnie na komisjach, czy Komisja Zdrowia, czy Komisja Rodziny może się tymi problemami zająć i przedstawić jakieś wnioski, ale nie można mówić, że Rada się nie zajmuje i Rada nie wiadomo co robi i w ogóle się niczym nie zajmuje. Bardzo proszę, Panie Andrzeju. Ja muszę się nie zgodzić, Panie Radzie, dlatego, że pismo poszło do Pana. Co prawda nie bezpośrednio na Pańskie ręce, ale na ręce Pańskiego przewodniczącego, Rady. Takie pismo nie zostanie wytłumaczone. Także pismo poszło, że Pan Przewodniczący nie poinformował Pana. To nam jest bardzo przykro. Osobiście na pewno nie, ale być może... No, przykro mi z tego tytułu, ale poszło. Ja że to nie jest działanie stowarzyszenia rozwoju. Natomiast jest coś, w tym jest, co powiedziała tutaj Pani Prezes. Zbyt mało, ja nie mówię tylko o radnych, zbyt mało w ogóle w mieście Lublinie interesujemy się sprawami ekologii. Pod tymi piłami wycina się około 5 tysięcy, ponad 5 tysięcy drzew rocznie w naszym mieście. 13 to stać. To przy alei Kraśnickiej, to tam gdzie Dalikana ma teraz wybudować swoje domki, na tym miejscu gdzie jest park. Po przeciwnej stronie buduje się olbrzymie osiedle i olbrzymie biurowce. Też się wycina drzewa. Cały plac jest wyciętych drzew. Nie liczymy się z tym, że dzisiaj nawet jak sadzimy te małe drzewka rachityczne, część z nich umiera, ale jutro czy będą oddychały nasze wnuki? Bo ja nie wiem. Tlenu nie będziemy mieli, nie będziemy mieli to co w Krakowie. I o tym mówimy. O tym mówimy. Przestrzegamy. Tak jest złożone miasto Lublin, że rura wiatrów układa się od południowego zachodu na północ. Akurat tam, gdzie są nasze te wszystkie wąwozy, gdzie my to zasypujemy, niszczymy, dewastujemy Lublin. I to jest nieprawda, że my chronimy Lublin. Była komisja, czy nie wiem, rada była taka przy panu prezydencie dotycząca ochrony przyrody. Rozpadła się, nie ma. On nie funkcjonuje. Nie ma. To nie o to chodzi. My nie chcemy, nie kupujemy łańcuchów, nie przywiązujemy się do tych drzew. I szkoda może, ale te drzewa trzeba chronić.
Trzeba. Ja się zgadzam. Bo topór ma pójść Bóg, którego nie widziałem w życiu tak pięknego Boga, jak tam stoi. W obwodzie może ma z 5 metrów. Ma iść pod topór. Ja się zgadzam jak najbardziej z tym, że trzeba, że... Jest naturalny park, naturalny park, który naprawdę, gdybyście Państwo radni, czy Pan by tak dychać, to sami byście wiedzieli, że trzeba to ochronić. Trzeba to ochronić. Proszę. Ja to widziałam, to wiem, że nie. Także ja apeluję o to, że jest ten spór pomiędzy stowarzyszeniem, a formowaniem w zasadzie stowarzyszeniami ekologicznymi, a panem prezydentem dotyczącym wydania najpierw warunków, a teraz sprawa się toczy o wydanie pozwolenia na wycinkę tych drzew. No i chcielibyśmy, żeby jakaś była rekomendacja z tej strony naszej rady, że chronimy to. Chronimy to, co zielone, co możemy chronić. O właśnie, to jest to najważniejsze, co możemy chronić. Bo też trzeba sobie zdawać sprawę, że przy takiej zaniedbaniu tylu zaległości, czyli infrastrukturalnych, tego, co nie zostało zrobione przez poprzednie zarządy miasta, przez poprzednie, no nie mówię pokolenia, ale zarządy, teraz trzeba to nadrabiać. Od poprzednich, od dwóch kadencji przynajmniej, jest bardzo trzech, no, jest bardzo taki konkretny program modernizacji Lublina i każdy to widzi. I czasami jest ten dylemat, co zrobić, czy drogę omijać i wydać jeszcze 20 milionów złotych, bo trzeba drzewo zostawić, czy nie. Jeżeli to jest pomnik kultury, pomnik przyrody, to oczywiście trzeba to zostawić, ale też trzeba sobie zdawać, że to, co można, to się robi, ale są sytuacje, że nie można też tym, ja też, każdy chce i każdy sali drzewa, ale potem one jakich jest za dużo, to czasami się wycina. No, że, ja nie mówię, że tych drzew jest za dużo w tych miejscach, natomiast po prostu trzeba wyważyć to, co można. Czy ważniejsze dla rozwoju miasta jest ochrona tych drzew. Ja nie mówię o tym, żeby jasność była to co jest przy Kraśnicy, bo to jest ogólnie, ogólnie. Czy po prostu trzeba iść do przodu i niestety drzewa jakieś wycięć, a w to miejsce posadzić odpowiednią ilość drzew innych. Tak samo i tak jest. Jak ja wiem, że widział środowisko, jeżeli na przykład ja u siebie w firmie musiałem wyciąć drzewo, bo akurat stało, przeszkadzało, to też dostałem za to, że mam trzy inne posadzić. Kontrola przyszła i sprawdziła, że posadzone, no w tej chwili są bardzo duże, to minęło kilka lat, ale są duże, także to nie jest, że się wszystko niszczy. Natomiast no, musi być to wyważenie, gdzie ochrony przyrody i również rozwoju miasta. No. I tu jest ten problem. Możemy apelować do pana prezydenta o to, oczywiście, że możemy. A druga sprawa zasadnicza to jest taka, że jeżeli czasami nie mamy wpływu na to, bo jest teren prywatny inwestora i tak naprawdę cokolwiek by prezydent nie zrobił, to inwestor pójdzie do sądu i być może, że wygra tą sprawę w sądzie. Tak jak były takie przypadki. Także to jest strasznie złożony problem, aczkolwiek ja się nie uchylam od tego, żeby nawet jakieś takie stanowisko generalnie przyjąć, że jesteśmy za ochroną przyrody i za utrzymaniem no, większości stanu. Jeśli jeszcze mogę, to tak, jeśli pan uważa, że chroni się przyrodę i drzewa są w zasadzie nieznaczące dla człowieka, to muszę pan powiedzieć. Ja nie wiedziałem, że nieznaczące, chyba pani mnie rozumiała. Jeśli się buduje targi lubelskie, a wycina się drzewa, jeszcze nie w tym okresie, co potrzeba. Proszę pana, panie radny, drzewa, przyroda to jest nasze życie i to powietrze, które nam przyroda daje, to dlatego pan wtedy jest zdrowszy. I dlatego my ekolodzy będziemy wszystko robić, żeby zapobiegać niszczeniu przyrody. Łańcuchy też się przyda, to jest pewnie. Bo jeśli na przykład wybiera się odstrzyk, albo deweloper, albo przyroda, i jak pan prezydent powiedział, jeśli ma wybrać dewelopera, czy trzeba wybiera dewelopera. I to jest błąd. To jest ogromny błąd. Dlatego, że nas pozbawia powietrza, zdrowia i życia. I te dzieci, które się teraz urodzą, nie będą miały powietrza, bo pan mówi, że za ileś lat, za ile? Za 100? Drzewo dopiero daje, jest bardzo wartościowe, kiedy ma 50, 30, 50 lat, 100 lat. Tu chodzi o uistnienie. Więc dlatego mówię, że dlaczego biję radnych miasta? Bo państwo decydujecie o tym, jak się miasto będzie rozwijało. A zarazem o naszym zdrowiu. I ja mam gorącą prośbę, że jednostka wojskowa, która była, i ta enklawa zieleni, i te drzewa, które mają swoją historię,
To, że firma kupiła te 1,5 hektara i chce budować, to znaczy, że trzeba pozwolić zniszczyć. To przecież pan prezydent mógł to kupić. Miał pierwszeństwo pierwokupu. On dobrze nie ma pieniędzy. Ale jeśli firma wykupiła ten grunt, to niech ma ten park. Niech on służy jako park. Ale nie po to, żeby pozwolić zniszczyć. Ja wiem, że ochrona środowiska robi wszystko, żeby tę przyrodę zachować. A teraz tylko oczekujemy wsparcia Rady Miasta. Jak najbardziej. Rada Pożytku, no tam jedno zdanie, no napiszmy. Spójmy to do Rady. Pani Janie, czy jakąś formułę takiego widzi, bo my możemy wyrażać opinię. W tej sprawie wypowiedziały się już dwie rady dzielnicy. Rada dzielnicy wyjechała się do środowiska. Ale za ochronę środowiska. Radna się wypowiada w tej sprawie, składała swój przeciw na wybudowanie tego osiedla. Pragnę powiedzieć, że po prostu urzędnicy, którzy się zadawiły, nie pośpieszyli i tam nie było tam stania przestrzennego, wydali warunki takie, jakie wydali. Jak głosi, zobaczyli, co się tam dzieje, to tutaj warunki wydali. W każdym razie to tak to wygląda. Natomiast ja wiem... No ale co my jako tego my możemy wyrazić opinię w sprawie toczącego się postępowania. Takie uprawnienie posiadamy. Mamy toczące postępowanie, stowarzyszenie stron. Pytanie tylko, jaką treść Państwo zaproponowali tę opinię. To może na następne spotkanie przyspieszające się. No to dzisiaj takie debatowanie sesyjne. Na ile to jest pilne? Ja odpowiem, jeżeli chodzi o panią Dysiądę, właśnie rozwój postępowanie jest zawieszone do momentu odrzucenia przez stronę inicjatywy. Ale jest zawieszone w pewnej chwili, może być odwieszone. Słuchajcie Państwo, deweloper nie śpi. Przecież to są pieniądze ogromne dla dewelopera, więc ja uważam, że w tej chwili zawieszone, bo może mają problemy finansowe. W każdym razie nie może być zawieszone. Proszę. Może w związku z tym pamiętacie Państwo, że mamy możliwość głosowania elektronicznego. Więc jeżeli by Pani Anna przedstawił taką propozycję opinii, no bo to też uważam, że mówienie czegoś ad hoc nie jest dobrym rozwiązaniem. I w momencie, kiedy wpłynie, to przypominam, mamy 3 dni na głosowanie, możemy to przeprowadzić. Z tego już kilkukrotnie korzystaliśmy i taką opinię spróbujemy. Czy Państwo zgodzicie się na takie procedowanie? Tak, jeżeli będą jakieś uwagi, oczywiście takie też Państwo możecie zgłaszać do tej opinii, jak najbardziej. Dziękuję bardzo serdecznie w tym punkcie. Przechodzimy do ostatniej sprawy różnej. Jest to powołanie przedstawicieli Rady do 2 gremiów, nad którymi tutaj pieczę sprawuje Wydział Kultury, Komisja do Spraw Stypendiów i Komisja do Spraw Nagród. Ja przypomnę, że uruchomiliśmy tryb, który był stosowany w roku ubiegłym. Państwo wyrazili na to zgodę, czyli informacja dla naszych organizacji pozarządowych z prośbą o zgłaszanie kandydatów. No i dzisiaj tą sprawą musicie zmienić. Zająć, przepraszam, oddaję głos Pani Dyrektor. Panie, bardzo proszę. Przez naukowców z Pólu, jednak
gdzieś aktywność zawodzi, ale to nie złośliwość z mojej strony celowa. 14 tego raportu, za 14. Ale uważam, że wnioski można ponowić. Drodzy Państwo, pytanie, czy przyniesie to jakieś zamierzone efekty, bo my możemy ponawiać, tylko pytanie, czy coś z tego wyjdzie. Czy tam są jakieś ograniczenia, że ktoś aplikujący nie może być z danej... Jest zamierzone. No właśnie, to więc może to ustanowi pewne ograniczenie. Jest małe. Bardzo dużo jest ograniczeń, jak też nie konflikt interesów jest, tutaj można wejść na konflikt interesów. Zresztą mieliśmy mnóstwo takich sytuacji, że już w powoływanych komisjach trzeba było zmieniać członków, ponieważ nagle się okazało, że ktoś kogoś zgłosił i członkowie komisji woleli być kandydatami do nagród niż członkami komisji. Przyznawać nagrody. Rozumiem. Proszę Państwa, mamy dwa rozwiązania. Po pierwsze, wygramy dzisiaj z własnego składu. Drugie rozwiązanie, czekamy do kolejnego posiedzenia Rady. Które rozwiązanie wygramy? Się nie słyszę. Nie, mamy w tej chwili 3 miesiące za czasu. Rozumiem. Czyli w związku z tym jest zgoda na to, że ponawiamy nabór, jeżeli będą teraz spotkania z organizacjami i kulturalnymi przed konkursami, może pas. Dobrze. Wyczerpaliśmy w związku z tym ten porządny obrad w sprawach różnych, które tutaj mieliśmy. Dwie sprawy różne. Czy z Państwa strony jakie sprawy różne? Nie widzę, w związku z tym miałem dwa elementy, tak zostawiłem na koniec. Serdecznie gratuluję Piotrowi powołania do rady. A teraz będziemy mieli naszego człowieka, więc sądzę, że Piotr jest przedstawicielem Unii Metropolii Polskich, więc to też jest duże uznanie dla tego, co Piotr robił do tej pory w ramach tej sfery. Mam nadzieję, że będziemy mieli najświeższe informacje i wpływ Piotrze na to, co się tam dzieje. Oczywiście będziemy starali się ulepszyć.